komendant powiatowej policji w Lubinie przyznaje, że dawniej w mieście działy się rzeczy, których mieszkańcy mieli prawo się obawiać. Na szczęście zostały już skutecznie zwalczone. Proszę mi wierzyć, my też mamy służby operacyjne i wielką wiedzę na ten temat. To nie jest tak, że my o tym nie wiemy. Dzisiejsza technika, dzisiejsze środki pozwalają na stosowanie różnych technik, różnych metod i form pracy operacyjnej. Ale... Przypomnijmy, na początku lutego miastem wstrząsnęła informacja o zadźganym na jednym z lubińskich osiedli mężczyźnie. Jego ciało znalazł na śniegu przypadkowy lubinianin. W nocy w okolicy posesji, przy której znaleziono zwłoki, słyszano też strzały. Pod koniec stycznia spłonęło auto. Ostatnie wydarzenia przypominają mieszkańcom walki zorganizowanych grup przestępczych, które miały miejsce kilka lat temu. Policja bagatelizuje sprawę. Wszędzie potrafi spłonąć samochód, gdzieś tam ktoś kogoś zabije, to się dzieje w całym kraju. Za moich czasów, jak tutaj mieszkam w Lubinie, to nigdy nie słyszałam o gangach, tak... bezpośrednio. No coś tam mówili, że ale to raczej takie te gangi wymuszające haracze na tych restauratorach. Kiedyś te Staszice słynne to było naprawdę niebezpieczne, ale teraz jakby się uspokoiło. Ja jestem starą mieszkanką, jakieś nie słyszałam o tych zdarzeniach. Generalnie jak się chodzi, widzi pani, to się wydaje bezpiecznie, jak się słyszy. Od czasu do czasu o jakichś wypadkach, nie? Czy coś tam się dzieje, to chyba nie jest tak źle. Teraz czasy są takie. Komendant lubińskiej policji twierdzi, że częstotliwość tych zdarzeń wyklucza przestępcze porachunki. Gdybyśmy z takimi przypadkami mieli do czynienia raz w tygodniu albo raz w miesiącu, to można byłoby mówić o jakiejś wojnie gangów, informuje Gołaski, zapewniając, że mieszkańcy są bezpieczni.